Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wraz z Emilią zagramy w odcinek, który przyznam na odcinku Emilia przygotowała, więc dziękuję bardzo za użyczenie mi tutaj, prawda, tych oto plaż. Dzisiaj zagramy sobie. Zgadnij. Kto to? Właśnie czekałem, co powiesz. Tak, dzisiaj zgadnij kto to. Tak, dokładnie. Będziemy mieli swoje miejsca, z tyłu mamy główki do brania i oczywiście tak, wiemy, że ten trend już był nagrywany dawno temu, ale my się obudziliśmy dzisiaj. Więc po prostu musimy teraz to zrobić, ale dobra, spokojnie, w to się będzie grało nawet dobrze teraz, to nie ma, że to był trend jakiś, po prostu teraz też się to będzie dobrze grało. Okej, ja biorę tą stronę, idź tam. Dobrze, i lecimy z koksem, kurde, ej, to będzie mocne. Zostawić łapkę, jeszcze łapki trzeba zostawić, oczywiście. Teraz możemy grać. Oczywiście. Ja się stresuję. Dobra, ja się muszę rozsiąść elegancko, tak żebym ja miał do myślenia dobrze. Kogo my tu mamy. Dobra, wybieramy głowy. Jedna głowa. Ja teraz tak muszę powiedzieć, jaka głowa będzie najcięższa do. Jaka będzie najcięższa? Ja tak patrzę i myślę, jaką głowę mógłbym wybrać, żeby to było. Żeby było jak najciężej. Jak najciężej dla ciebie, oczywiście. Więc ja myślę, wybrałam. Że najciężej będzie. To musi być taka jak najbardziej basicowa postać, to mam wrażenie. Albo i nie. Dobra, wezmę to, no. Albo wyjątkowa, dobra. No to mam. Masz przygotowaną postać? Możesz zacząć, zacznij pierwszym pytaniem. No to w takim razie lecimy w standard, czy twoja postać jest kobietą? Zastanów się nad tą odpowiedzią. Po prostu płeć, nie? Jak nawet jest... Jest kobietą? Tak, myślałem, że nie zadasz tego pytania. O, ja cię kręcę. Dobra, no to mi tutaj bardzo dużo ułatwia. Dobra, zostaje bardzo mało postaci, ale słuchaj. Ale ja w ogóle tego nie zapomniałem, że to jest tak mało dziewczyn i sobie wziąłem dziewczynę. No, kurczę, dobra, teraz zapadał. Dobra, no. Dobra, ja muszę zadać tak dobre pytanie, Bardzo dobre musisz zadać. Tak, dobra, to ja myślę nad pytaniem. W takim razie moje pytanie jest, czy twoja postać ma niebieskie oczy? Oj, kurde, tak, to są niebieskie oczy. Kurde, zawsze to z kolorami, bo to jest tak trudno oszacować. Czaisz, że... Ale to jest niebieskie, czy jakiś odcień niebieskiego? Taki w sensie... No to nie jest taki czysty niebieski. Na przykład twoje oczy, czy są niebieskie? O, tak, żebym miał ten. Daj, powiedzmy, że moje oczy są niebieskie. Są niebieskie, dobra. Tak, czaisz, że w tym momencie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób tylko. Ej, dosłownie! Jak dobre pytanie dałem, żeby się wyrównać. Nawet mi się tego nie chce rozwalać. Jest tak mało tego, że ja nie chcę ten. Dobra, no to w takim razie nie chcę mi się tego rozwalać. Za dużo głów jest. Mamy to i to. Dobra, okej. Dawaj. O ludzie, dobra, ja mam pytanie, ale ono mi tylko dwie osoby wyeliminuje. To jest niedobrze, ja nie wiem, kurde. Muszę jakoś... A ile ci osób zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mi sześć osób. Okej, czyli mam pięć osób. Jakim cudem ja tym pytaniem tak dobrze to... Jej, to jest mega mocne, nie? Ja mam teraz tak mocne pytanie. Dobra, no. Moje pytanie brzmi... Czy... No. Moja postać ma kaptur założony na siebie? Tak. Okej, czyli dwie osoby out. Fiona out i Katia. Okay. Tam ja, Eliza, Tosia Czy twoja postać to dziewczyna? Nie, to nie jest dziewczyna. Dobra, mamy znowu dwie, ja dwie, ty dwie. Okej, no to dawaj ty pytanie. Kurde, ja już nie mam pojęcia, jakie mogę pytanie zadać. Dobra, czy... czy twoja postać ma w sobie coś różowego? Nie. Okej. Ja muszę strzelać. No, dobra. No dobra. Ty już wiesz, bo już zostało ci jedno tylko. No nie, dwie osoby. Dobra, w takim razie... Dwie mi zostały. Jak dwie? No dwie. Ja mam siebie. Serio? I mam jeszcze siostrę, tak. I mam jeszcze siostrę Dawida, Weronika. Aha, okej. Mi dwie postacie, więc nie musisz strzelać, okej. Możesz jeszcze się upewnić, muszę nie? Muszę strzelać. Bo ja raczej nie będę strzelać, nie wiem w sumie sama, nie wiem. Nie no, ty byś musiała strzelać już chyba. No, żeby wygrać, to tak. No, ja strzelam, dobra. Strzelam. Czy twoja postać to SpongeBob? Nie, to nie jest SpongeBob. Nie, to swoje słowo wybrałaś. Dobra, teraz moje pytanie. Ej, to czekaj, no to... Dobra, dobra, no. No mam jeszcze szansę, nie trafię, to wtedy ty wygrasz. No. Czy twoja postać to ja? Tak.
Jest! Dobra, let's go! Ale ty miałeś słuchać Slowa? Nie, ja miałam z tego, Steve'a, to też są ale niebieskie co? Oczy. To są fioletowe! No, to są niebieskie oczy, no nie, ty wkręcisz mi, że to są fioletowe oczy. Powiedziałam ci, że ja też mam, kurde, niebieskie. No ale ty masz... Dobra, to jest dobra, dobra. Widzisz tą różnicę? No dobra, ale to jest i tak niebieskie. Co nie, to jest oszukane, to jest oszukane. To nie jest oszukane. Twoje jeszcze do niebieskich bym zaliczył, ale zobacz, nawet na ścianie masz. To jest takie samo jak ta ściana z tyłu. No dobra, ale jakbyś dał niebieski kolor, to wtedy by inna już gadka była z tyłu. Nie, tu jest oszukane, tu jest oszukane. To nie jest tu oszukane. Jest oszukane. Tu jest oszukane, to są fioletowe oczy, to są fioletowe oczy, dobra, wracamy z powrotem. To tu się nie czuję runda. Przegrany, tu się nie czuję. O nie! Widzowie, napiszcie, dajcie znać, rozstrzygnijcie tą rundę pierwszą naszą, a my lecimy z drugą. Druga runda, wybieramy postać, wybieramy postać. W takim razie ja wybieram tym razem wybiorę. Dobra, wydaje ja mam. Się, najlepiej jak wybiorę postać taką. Dobra, okay. Wybieram to. To teraz ty zaczynaj, ty zadawaj pierwsze pytanie. Dobra, czy twoja postać... Ale się stresuję. Czy twoja postać... Ma... tak długie włosy. Nie. Nie ma długich włosów. To było bez sensu pytanie, które zadałem. No w sumie wszystkie dziewczyny wywalasz, no bo dziewczyny mają długie włosy, co nie? No nie, no ale Smajstow też ma długie. To są długie, no dobra. Czy nie, czy to są też takie, nie, no, w sensie jakby krótkie, jak na faceta, no, ale... nie? To no są dobra, krótkie, no, dobra, to może, no to... No, to są krótkie raczej. Dobra, no to nie wywalam go w takim razie. No, wywalam dziewczyny. A i Fiona, dobra. A, to też dziewczyna, no tak, tego ogrzyca. Dobra. I jeszcze to, dobra, okej. Okay. No okej. Okay. Dobra, ja mam chyba dobre pytanie, ale nie jestem pewna, ale dobra, uwaga. Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Jest człowiekiem, czyli tak, Palion nie jest człowiekiem. Palion to jest człowiek? Nie. Moja postać jest człowiekiem, za czym idzie Paweł, nie jest człowiekiem. Dobra, czyli tak, zombie nie jest człowiekiem, Wojan, Kati są człowiekami. Wojan, Kati tak, no. Nie jest człowiekiem, Steve jest człowiekiem, Minecraft Blow? To nie jest człowiek, w sensie no... Dobra, nie jest człowiek, SpongeBob nie człowiek, Panda też nie człowiek, co nie? Po tej patrzymy się nie. Na skin. Yeti również out. A Tościk ty? Nie, ja jestem Tostem, no jak gdzie dobra, człowiek, dobra. Gdzie? Zyku nie, polski pingwinien, Herobrine. To jest człowiek? Herobrine jest. Herobrine zdecydowanie. Dobra, okej, okay. Dave nie jest. Nie, nie dobra. Jest. Ja jestem, tata hejtera jest, siostry są, święty Mikołaj, dobra go zostawię, to jest człowiek, to nie jest człowiek. Szereg nie jest człowiekiem, zostaje mi hejter i za... Dobra, okej, okay. Ja już usunęłam wszystkich. Dobra, w takim razie moje pytanie. Czy twoja postać... ma czarne oczy? Ma czarne oczy. Dobra, a więc tak, czyli Szereg nie ma czarnych oczu, to są brązowe, tak? Czekaj, no Szereg to jest brązowe, dajmy na to, że Szereg to są brązowe oczy. Dobra, tu jest zielone czarne, tu też. Czy Palion ma czarne, czy ma białe? Dajmy czarne, bo to są, czarne, wiesz, chodzi dobra. O źrenice, nie? Okej. No właśnie, teoretycznie o tęczówki, ale u niego, dobra, niech jest, tak? No właśnie, o to mi chodzi, no. Wojan ma brązowe, Dave ma, Herobrine wypada. Szkielet w końcu, jakie ma oczy? Szare. Czyli go wywalamy, dobra. Ja mam czarne. Yeti ma? Yeti ma, kurde, no dajmy, że czarne też, no. Dobra, jak ma dość biało-czarne, no Steve, to dajmy, że... Steve ma fioletowe, to już wiemy. No. Ej, biało-czarne oczy na przyszłość, to są oczy czarne. To dobra, nie jak ma, dobra. Tak jak Yeti na przykład. A, dobra, no a ten, jaką ma, no Blow? No to tu, kurde, no, kurde. To w sumie nie wiem, jakie ma oczy, ale teoretycznie są... Dobra, daj też biało-czarne są, no to dobra, jest, że czarne. Dobra, okej, okay, czyli chyba mam... Żeby tak było prościej, chyba wiesz, mam wszystko. Dobra, okej, już jestem, już mam wszystko. Dobra. Ile ci dobra, zostało dobra. Osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, ja mam 13, dobra. Kurde, okay. Muszę teraz jakieś dobre pytanie zadać. Mhm. Ale nie wiem, jakie. Kurde, trudne, bardzo trudne to jest. Dobra, kurde, nie wiem, ej, naprawdę trudne pytanie. Ale niech będzie...
Kurde, mam same pytania, gdzie mi tylko, wiesz, dwie postacie mogą odpaść, ale jakby dwie... Ciężko jest zadać dobre pytanie. Że ten... No bardzo, nie chcę też, żeby się jakoś tak powtarzały. Dobra, to czy twoja postać ma brązowe włosy? Nie. Nie ma brązowych włosów, czyli tak, uwaga, uwaga. Weronika, jaki ma kolor włosów? To jest brązowy według ciebie? No to jest taki rudy. Ona ma dobra, taki no to jakby... to zostawiam. Tosia, to nie są brązowe, czy są? Nie, ona, to jest blond taki, nie? Tylko taki... Dobra, Czekaj, ci może powiem, kto ma brązowe. Wojan ma brązowe. Dobra, wywalamy. Steve i Herobrine też mogą mieć brązowe. Kurde, mało osób mi wypadło, no. Dobra, myślałem, że lepsze pytanie. No dobra, okej. Okej, w takim razie ja daję pytanie. Czy twoja postać... Zwierzęciem. Jest. Okej, czyli odpada mi Blow. Odpadam oj, ja. Chyba ci dużo odpadnie teraz. Odpada mi Creeper. O nie! Odpada mi Hater. Odpada o nie, mi to było Zombie. Dobre pytanie. Odpada mi Paweł. Odpada mi Tata Hatera. Odpada mi Święty Mikołaj. Okej. Ile ty masz w takim razie osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, moje pytanie jest super. Czy twoja postać jest na Palionowie? Tak. Dobra, czyli zostają mi... Elizę wywalam, Święty Mikołaj wywalam, siostry wywalam, Katy wywalam i zostały mi trzy osoby. Dobra. Okej. W takim ale razie... trudne to jest. W takim razie ja zadam pytanie. Czy... Czy twoja postać... No... No, co z tą moją postacią? No, czekaj, czy... Dobra, czy twoja postać... Kurde, no, nie wiem. Dobra, czy twoja postać... No nie, bo to jest takie złożone pytanie, nie mogę go zadać. Czy ja znam prywatnie te postacie? Znasz. Znam, okej, czyli odpada mi polski pingwin i odpada mi Jabra. O ludzie. To niedobrze, liczyłem na drugą odpowiedź, liczyłem na inną odpowiedź. No, zostały mi trzy, tak jak tobie. Mi zostały trzy, ja nie wiem, czy ja nie strzelę teraz, nie? Nie no, jak trzy, to jeszcze można pytać. Strzelać to się przy dwóch można. No tak, ale potem ty, kurde, ten. Ja ogólnie wiem, że to nie jestem ja. Bo już chyba, że zrobiłeś tak, że pomyślałeś, że ja nie wybiorę drugi raz ten, czy coś, nie wiem, i że dasz po prostu mnie, nie wiem, kurde. Byłoby to śmieszne, nie? O, właśnie, i kurde, mam jeszcze tatę hejtera oraz hejtera. I to jest tak trudne, bo ja nie wiem, jakie mam pytanie skonstruować. Bo na przykład tata hejtera i hejter wyglądają tak samo i nie wiem, o co mam spytać. Dobra, o! Czy twoja postać ma nakrycie głowy? Nie. Okej. Czyli muszę strzelać. O, czy twoja postać... Jak to strzelisz, to będziesz mistrz. Czy twoja postać... O kurde, kogo ty byś mogła wybrać? Dobra, czy twoja postać to Dave? Dobrze! Tak, tak! Tata, ale wiesz, jak to przepieniłem? Co? Mój no, tata hejtera, tak. Ale dobra, jak łatwo. No, mocne, to było mocne, totalnie mocne. Kurczę, ale miałem farta. Ej, dobra, czyli czy ja dobrze liczę, że ty wygrałaś pierwszą rundę, ja wygrałem drugą? Dokładnie, to teraz ostatnia runda co chyba nie zmi- na... Co warto zaznaczyć, co? Że pierwsza runda, którą wygrałaś, była niesprawiedliwie wygrana, bo mnie oszukałeś z kolorem oczu. Oszukałeś się z kolorem oczu. Dobra, ostatnia runda. Dobrze, a więc ostatnia runda w tym momencie, wybieramy po raz ostatni nasze postacie. Dobra, kogo tu wybrać? Ale to jest trudne, to jest najgorsza podjąć tą decyzję, która cię doprowadzi do wygranej bądź przegranej. To jest ciężkie. No, powiem szczerze, że ja mam mocną zagwozdkę. Ja też, ale ja już wybrałam swoją postać. Tak? Dobra, w takim razie ja wybrałem również. A ty widzisz mój nick, gdzie ja chodzę tak naprawdę. Możesz wiedzieć, z której strony ja biorę. Muszę shiftem to brać. No, ty pewnie tak oszukujesz na 100%. Na pewno, dlatego przegrałam teraz. No,
Dobra, no to w takim razie czekaj, muszę. Okej, okay, to będzie lepiej jak zabiorę tak. Dobra, no to biorę. Biorę. Dobra, tu biorę to. Albo kurczę, nie, tego nie mogę zabrać. Muszę zabrać to. Dobra, okej. Okay. Dobra, no to już mam przygotowane. Git. Mhm. Możemy lecieć z koksem. Dawaj teraz ty pierwsze pytanie. Dobrze. No to ja zapytam się ciebie, czy twoja postać. No. A polecę w to samo, albo nie, bo to będzie za bardzo, za dużo mi to da. Nie mogę tak ten. Dawaj, powiedz. No, chciałem zapytać, czy twoja postać jest na Palionowie. Okej, okay. No to nie. Nie jest na Palionowie, czyli Palion out. Out z Chipson, out Dave, Milky, Yeti oraz Bzyku, tak? Tak jest. Dobra, czy ktoś tu jeszcze jest? To był na Palionowie, a słuchaj, a czy Creeper jest na Palionowie, mój drogi? No nie, no ja bym, znaczy w sensie to jest tak, A, to za hejtera jeszcze i hejter przecież, dobra. Czy Creepera, ja bym Creepera nie zaliczał? Nie, no nie zaliczamy, nie zaliczamy. To jest jakby mob, nie, on jest wszędzie. Wiadomo, dobra. Dobra, moje pytanie. Czy twoja postać ma włosy? O, nie ma włosów. Dobra, no to wywalamy tu. Wywalamy tu. To jest super pytanie, kurde, wywalamy skubany. Wywalamy tu. To. Czy Yeti ma włosy? Nie ma. No, ma na całym ciele włosy, to by się zgadzało. A w sumie tak. Nie pomyślałam o tym. Dobra, okej, okay, a więc. Ale to co, mam go zaliczyć czy nie? Do tego? No nie, no. Myślimy o włosach takich ludzkich. Dobra, okej, okej, okej. A ja nie myślałem o ludzkich, ale okej. Okay. Ty chyba dużo odjąłeś. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć głów odjąłem. A, jeszcze więcej, czekaj, bo tu są jeszcze włosy. Tu, dziesięć, jedenaście. To jest dobre pytanie bardzo. Jedenaście. Dobra, okej, okay, chyba teraz dobra. Już tak. Teraz już wszystko. To czy twoja postać ma usta? Każda postać ma usta. No nie, nie ma, nie każda. Na przykład Minecraft Blue nie ma ust, nie ma smajsów. A, okej, dobra, no to ma usta. Pingwin też nie ma, dobra, ma czyli tak. Czekaj, Weronika out i Tosia out, bo nie mają ust. Siedzi Mikołaj ma, oni mają, Eliza nie ma. Zombie nie ma chyba, nie? Zombie, no nie, to możemy dobra, zaliczyć, nie ma, Wojan ma, Kati nie ma, Abra nie ma. Steve, no ma usta, Minecraft Blue nie ma, SpongeBob ma. Creeper, to są chyba usta, to zostawię, Smilestone nie ma. Polski Pingwin ma dziób, a nie usta, co nie? Tak, no możemy tak zaliczyć. Dobra, no to... Okej, okay. Mam, zostały mi ten parę osób, to teraz twoja kolej. Dobra, a więc moje pytanie bardzo ważne. Mhm. Czy... O! O! Czy twoja postać jest... Czy twoją postać spotkał kiedyś w Minecrafcie prywatnie Dave? W Minecrafcie? W Minecrafcie. To tak. Okej, okay, czyli tata hejtera... A nie, czyli zostaje, tata hejtera zostaje. Tak, bo i teraz spotkał, tak, czyli no. Czy mobów nie zaliczamy do tego? Nie, mobów nie. Dobra, no to moby wywalamy, czyli to prawdopodobnie będzie ktoś z Palionowa. Polski Pingwin, Abra, wywalamy. Tutaj również Blołek wypadł. Szkielet wypadł. No i zostają... Teraz tak. No dobra, okej. Już, czekaj, to wszystko? Wszystko. Dobra, no. Kurde. Oj, mam trzy... No, to jest takie trudne. Czekaj, ja powiedziałem w Minecrafcie. Dobra, no. Czy twoja postać jest człowiekiem? Czy moja postać jest? Dobra, czyli w takim razie to out, szkielet out, Shrek out, Fiona out. No i Herobrine jest człowiekiem, czy nie? Herobrine jest. Czyli Herobrine, Steve, Wojan oraz Święty Mikołaj mi został, no dobra. Dobra, to w takim razie czy twoja postać jest Czy jest, no zwierzęciem. Kurde, jest. Dobra, czyli odpada Toast, odpada hejter, odpada Shrek, odpada tata hejtera, odpada Palion, zostaje mi Dave,
Zostaje mi bzyku. Szymon, odpada to. A Yeti, czy to jest zwierzę Yeti? No dobra, jest. No jest, niejako. Okej, okay, okej. Okay. No to o, ja mam. Jezus, dobra, to... Moje pytanie, czy twoja postać ma jakikolwiek zarost widoczny na swoim skinie? Nie. Nie ma zarostu. Czyli Herobrine nie ma, bo tu ma taką brudkę jakby, nie? W sensie, ty się spytałeś, czy nie ma zarostu? Nie, czy ma zarost. Czy ma? Ja powiedziałem, że nie, a Herobrine myślę, że możemy zaliczyć, że ma. Dobra, czyli Herobrine, a Święty Mikołaj out i zostaje mi dobra. No dobra, no. Ja, to jest takie ile ci zostało? A nie powiem ci. Nie no, to musisz chyba, czy nie? No dobra, no nie puszczam w sumie teoretycznie, mogę cię ukłamać, ale powiem ci, że mam dwie postacie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli no. Będziesz strzelać w następnej rundzie? Kurde, bardzo możliwe. Niewykluczone. No dobra, a więc tak, dobra, ja robię ryzyko. Wykraść nam Dave'a, bo miałeś go w poprzednim, więc raczej on nie będzie okay. Drugi raz. Więc no. Się pozbędę go już nawet bez pytania. Wydaje mi się, że... Mogę zadać, jakie to bym mógł zadać pytanie? No pytaj, jak to pytanie błądzi, gościu. No czekaj. Myślę nad pytaniem takim, żeby mi dało to dużo. No nie, tak tego nie zrobię. Okej, okay, dobra, czy twoja postać... No jest koloru białego. Cała czy co? No w sensie, tak czy głowa ma większość rzeczy białego. Tak jak Yeti na przykład, no. Nie. Okej. Okay. Ile ci zostało osób? Jedna pozostała mi została. No ja muszę strzelać, więc pojadę ma Steve'em w takim razie. 50 no. na 50, ale nie mam takiego farta. Ja coś tak czuję, bo ja bym chętnie tak... Intuicja mi podpowiada, że Wojan, ale ja czuję, że ty jednak Steve'a wybrałeś. Nie wiem, kurde, no. To jest takie 50 na 50. Kto to wie? Kurde, nie wiem. Myślę, że... No nie wiem, co myślę. Dobra, moja odpowiedź, w sensie ten... dobra. Czy twoja postać to... No. Wojtek? Tak. Tak? A twoja to bzyku? Aha. Tak, dobra, kurczę, czyli dobrze mi zostało. No, ale miałam takie 50 na 50. Fajna gierka, bardzo fajna gierka. Kurczę, no dobra, rozgromiłaś mnie tu, aczkolwiek pierwsza runda jest do dyskusji dla widzów w komentarzach. Bo zostałem oszukany na oczy, niestety, widzowie. Tam. No jasne, że tak, fioletowe oczy na bank, widzowie, musicie wyjaśnić. O, ja nawet głowę mam Wojana założoną. Dobra, hey, widzowie, Wojan. Kończymy się. Kończymy się, koniec. Kończymy film, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, elo. A, i wbijajcie do Emilii, ponieważ tam rewanż.